bardzo się śmiali, że banku dużo osłabienie jest. Każdy klub chciałby mieć takie osłabienie. W zespole gości w drugiej części spotkania nastąpiły dwie zmiany na boisku już grającego z dziesiątką Szymon Słowy i niebawem z obózka opuścił również Kacper Szuba grający z numerem 22, a do gry w ich miejsce weszli z czwórką Jakub Dera i z numerem 18 Bartosz Grybałkiewicz. Zaczyna nie panować z tym, ja. Zaczyna nie panować. Ej, boli się tak naprawdę razem. Żółtą kartką w zespole gości ukarany został grający z numerem 9 Kacper Borowiak. Thank you.
Nie, naprawdę nie. Zdajecie, mieliśmy na zestawiony ruch na zaczaj. Siema, Nie, 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 nie
Ej, zróbcie tego TikToka, ale teraz Orkylem. Ja w tym sumie też, bo tak poszedł. Strzelcem wyrównującej bramki dla Obry grający z numerem 11 Tomasz Marcinkowski. Ej, Tymo, knee slide loading. Knee slide loading. Zawista, co?
Tak, no dobra, to nie jest. To jest tak, że W 63. rocznicy spotkania jednak prowadzi sobie 2-1. Zmiana w zespole gospodarzy Bójsko opuścił granicę z numerem 18 Hubert Wypko, któremu dziękujemy za grę w dzisiejszym spotkaniu, a drugi z numerem 22 wszedł Axel Mecker. Nie, 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 nie
I napisali książkę na temat rynku. Nie,
A w zespole gości w międzyczasie na placówce pojawił się z numerem 23 Kacper Krzyżostany. Mogę panu działać. Żółtą kartką ukarany został trener drużyny gości pan Krzysztof Kwiała. Dawaj, stawaj, 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 staw
Za 21 dni. Domin! Za 21 dni. No. Dawaj, dawaj, mocno! Trzeba!
Dzień dobry.
Jeszcze jedna zmiana w zespole gości, boisko opuścił grający z 16 Jakub Borowiak, a do gry z numerem 28 wszedł Jakub Seifert. Ale cicho,
500-0. Nie wierzę w to. Mamy trzecią rankę dla Odry, w której czemu Czesiewie strzelają gracji z 11, ponieważ Marcinkowski, a w międzyczasie żółta kartka dla Patryka Łagodzińskiego. Ej, już 10 minut dłużej grałem. Nie, 5, sorry, 5. 10, już prawie 10. No prawie. Jest 53. Tymo, to są te ruszy. Dlatego ja lubię w przymowie. Ej, a...
Jeszcze będzie brał. Ile doliczył? Po niesamowitej końcówce kończy się spotkanie pomiędzy Mielbą a Ogrą. Remis 3-3. Dziękujemy za to, za stworzone widowisko. Życzymy powodzenia w kolejnej